Witam Państwa na tym krótkim spotkaniu, na którym sobie powtórzymy wiedzę niezbędną do dzisiejszego zajęcia laboratoryjnego. Przejdźmy więc do rzeczy. We wszystkich próbach maszyn elektrycznych wykonuje się pomiar rezystancji uzwojeń w stanie zimnym. W przypadku małych maszyn za temperaturę stanu zimnego przyjmuje się temperaturę otoczenia. W maszynach dużych temperaturę stanu zimnego mierzy się termometrami umieszczonymi wewnątrz maszyny na pół do jednej godziny przed rozpoczęciem pomiarów. Ponieważ zmierzona rezystancja zwykle służy do dalszych obliczeń i badań, pomiary jej powinny być wykonane szczególnie starannie. Najczęściej stosowanymi sposobami pomiaru rezystancji są metody mostkowe oraz metoda techniczna. Do najbardziej rozpowszechnionych metod mostkowych należy pomiar rezystancji małych, czyli poniżej 10 W mostkiem Thomsona oraz rezystancji większych mostkiem Wheatstone'a. Pomiary mostkowe są bardzo dokładne, pod warunkiem, że mostki są zestawione z elementów wysokiej klasy, co w warunkach przemysłowych jest często trudne do zrealizowania. Dlatego najczęściej stosowaną metodą pomiaru rezystancji uzwojeń maszyn elektrycznych jest metoda woltomierza i amperomierza. Jej dokładność zależy od dokładności użytych do pomiarów przyrządów. W zależności od sposobu połączenia przyrządów rozróżnia się układ do pomiaru rezystancji małych oraz rezystancji dużych. Co oznaczają te określenia? Za rezystancję małą uważa się rezystancję znacznie mniejszą od rezystancji wewnętrznej użytego woltomierza. Rezystancja duża natomiast to rezystancja znacznie większa od rezystancji zastępczej amperomierza i bocznika. Rezystancje uzwojeń wirników, w obwodzie których znajdują się zestyki ślizgowe, należy mierzyć bezpośrednio na działkach komutatora lub pierścieniach ślizgowych. Zastosowanie odpowiedniego układu pomiarowego bardzo często pozwala nie uwzględniać poprawek. Poprawki należy uwzględniać wtedy, gdy wartość błędu popełnionego w niedokładnym pomiarze prądu czy napięcia powoduje dostrzegalną zmianę we wskazaniu odpowiedniego przyrządu. Źródłem zasilania powinna być bateria akumulatorów o pojemności zapewniającej stałość prądu w czasie pomiarów. Wartość natężenia prądu płynącego przez rezystancję mierzoną należy dobrać tak, aby praktycznie nie powodowała nagrzania się uzwojeń. Również z tego powodu pomiary rezystancji należy wykonywać możliwie szybko. Zmieniając wartości natężenia prądu, odczytuje się jednocześnie wskazania obydwu przyrządów. Potrzebne wzory znajdują się w skrypcie dołączonym do ćwiczenia. A teraz zapraszam do laboratorium.